Rozpoczynamy od obrania kiwi. Obrane owoce kroimy na ćwiartki i wrzucamy do pojemniczka malaksera. Miksujemy na jednolitą masę. Przechodzimy do ubijania białek. Wlewamy białka do miseczki. Dodajemy troszkę cukru. I ubijamy gęstą ścianę za pomocą miska. Pianę mamy już sztywną. Dolewamy do niej chili. W trakcie miksowania dolewamy około 100 ml wina. Tak zmiksowany kiwi z pianą przelewamy do plastikowego pojemniczka. Zamykamy. Wkładamy do zamrażarki, aby zamrozić. Sorbet wyjmujemy z zamrażalnika i pozostawiamy jakiś czas, żeby nam lekko odtajał. A w tym czasie przygotujemy fileciki z pomarańcza. Pomarańcz obieramy. Następnie wycinamy idealne fileciki. Tak, żeby nie było widać żadnych białych naskórków. Za pomocą takiej łyżki do drążenia, bądź gałkownicy, albo nawet zwykłej łyżki, sorbetu wycinamy kulki. I będziemy je układać w wybranym przez nas naczyniu, razem z pomarańczami. I układamy na przemian pomarańczki i kulki sorbetu.